Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl i zapraszam dzisiaj na recenzję myszki firmy SteelSeries. Jest to model Sensei Row w wersji Heat Orange. Myszkę tę możemy kupić już za jakieś 220 zł, uzbrojona jest w sensor laserowy o maksymalnym DPI wynoszącym 5670. No i jak widzicie, testy odbyły się na dedykowanej tej myszce podkładce, również w serii Heat Orange. Recenzję tej podkładki możecie znaleźć także na naszym portalu. Jeśli chodzi o samą myszkę, rzut oka. Myszka jest jak najbardziej uniwersalna, nie posiada żadnych profilowań w jedną stronę. Posiada w sumie 8 przycisków, z czego 2 mamy z lewej strony, 2 mamy z prawej. Dlatego, żeby gracze tak praworęczni, jak i leworęczni bez problemu korzystali z tej myszki. Mamy także opcję programowej zamiany funkcji prawego i lewego przycisku. Dlatego, jeśli ktoś typowo gra lewą ręką, chce mieć też przyciski odwrócone, wtedy nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast sama myszka jest dość duża, zobaczcie jak dłoń na niej leży. No i pomimo braku profilowań muszę stwierdzić, że jest naprawdę wygodna. Po bokach przy tych przyciskach mamy taką gumowaną powierzchnię, która polepsza chwyt. No i moi drodzy, cała powierzchnia, to mogłoby się wydawać minusem, jest pokryta błyszczącym plastikiem, który troszeczkę się brudzi i mogłoby się wydawać, że nie zapewnia jakiegoś dobrego trzymania. Jednak mimo wszystko ręka nie zsuwa się z tej myszki i trzyma się nią naprawdę wygodnie. No a poza tym błyszczący plastik robi wrażenie. Ok, kolejne przyciski, oczywiście przyciski główne. Posłuchajcie jak pracują. Jak mieliście okazję usłyszeć, są dość ciche. Wszystkie przyciski myszki wyposażone są w bardzo dobre przełączniki gamingowe, no, które mają potężną żywotność. Posłuchajcie przy okazji, jak te boczne się sprawują. Również pracują bardzo fajnie, precyzyjnie i przede wszystkim są dość dobrze umieszczone. Bez problemu sięgamy kciukiem. No i kolejna rzecz, rolka. Jak widzicie, jest podświetlana. Przesuwa się z oporem skokowo, co oczywiście dla mnie jest zaletą. Działa jako przycisk, no i bardzo fajnie wygląda. I też mamy przycisk do zmiany DPI z taką lampką. Wyłączona lampka oznacza jedno ustawienie, włączona drugie. Czyli mamy dwa ustawienia DPI, które sobie sami konfigurujemy. Zobaczycie to za chwilkę. No jak widzicie, rolka jest podświetlana i mamy logo SteelSeriesa również podświetlane. W tej chwili to podświetlenie jest ustawione na takie powolne pulsowanie. Możemy to sobie również skonfigurować. Podążając dalej, mamy bardzo solidny, gruby, ale elastyczny przewód. Dwumetrowy, zabezpieczony świetnym oplotem. Popatrzcie. No i spód myszki. Laserowy sensor. Przezroczysty pomarańczowy plastik, właśnie komponujący się z serią Heat Orange. Oraz trzy duże, świetnej jakości ślizgacze. Nawet po blacie biurka ta myszka spisuje się świetnie. Przemieszcza się bez problemu, ale oczywiście najlepiej będzie sprawowała się na podkładce. Wtedy opór jest niższy, a także ślizgacze nie niszczą się tak szybko, jak na powierzchniach generalnie nieprzeznaczonych dla myszki. Ok, rzućmy jeszcze okiem na oprogramowanie. Oczywiście konfiguracja odbywa się przy pomocy świetnego oprogramowania SteelSeries Engine. Jest to jeden program dla wszystkich urządzeń SteelSeriesa. Bardzo wygodne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Pierwsza zakładka Buttons. Mamy tutaj konfigurację 7 przycisków myszy. Ten odpowiedzialny za przełączenie DPI oczywiście nie jest konfigurowalny. Mamy też opcję Left-Handed Mode, która zamienia nam przyciski lewy i prawy miejscami i wtedy mysz jest przystosowana dla gracza leworęcznego. Konfiguracja odbywa się tak, że wybieramy sobie dowolny przycisk, na przykład przycisk boczny, klikamy i na dole pojawiają nam się opcje. Może to być makro, uruchomienie aplikacji, makro tekstowe i wyłączenie przycisku. Oczywiście nie ma problemu, żeby w grach sobie te boczne przyciski zaprogramować na jakieś funkcje specjalne, a z samego programu mamy te właśnie opcje. Kolejna zakładka Settings. Czyli tutaj przestawiamy sobie te dwa ustawienia naszego DPI. Nazwijmy to na przykład niskie i wysokie, czyli po prostu przy jednym z ustawień lampka znajdująca się na myszce tuż nad przyciskiem jest wyłączona, przy drugim jest włączona.
i wiemy, że przy wyłączonej lampce mamy taką wartość DPI, przy włączonej mamy taką. Ustawiamy sobie oczywiście suwaczkiem dowolnie, na przykład pierwsze DPI może być niskie, takie do pracy w Windowsie, powiedzmy 1500, drugie może być wysokie do grania, powiedzmy 3500. Poniżej częstotliwość próbkowania, oczywiście najwyższa to 1000 Hz, mamy 500, 250, 125. I ostatnia rzecz, podświetlenie, intensywność, wysoka, średnia, niska lub wyłączone. Kolejna zakładka Properties. Możemy tutaj jakoby zaprogramować sobie profile, które będą się automatycznie uruchamiały przy danej aplikacji, przy danej grze. I statystyki, czyli to samo co w przypadku klawiatur, które prezentowałem niedawno. Uruchamiamy start. Klikamy, klikamy, zatrzymujemy. No i widzimy, ile razy dany przycisk był kliknięty i z jaką prędkością. No i moi drodzy, podsumowanie. Sensei Row, czyli jedna z najlepszych myszek T-Seriesa, znana dobrze. Jest to model bardzo precyzyjny, bardzo uniwersalny, wyposażony przede wszystkim w świetny sensor, bardzo dobre parametry techniczne, duża ilość kliknięć, 10 milionów przypomnę. Dlatego kupując taką myszkę za 220-230 zł, mamy pewność, że posłuży nam ona długi czas. Co do wyglądu, oczywiście kwestia gustu. Jedni lubią błyszczący plastik, jedni nie lubią. Jeśli chodzi tutaj o jakość materiałów, to jest naprawdę bardzo wysoka. Plastik brudzi się w bardzo małym stopniu i wystarczy co jakiś czas to przetrzeć mokrą szmatką i myszka wygląda naprawdę świetnie. Jak sprawuje się w grach? Oczywiście świetnie. Możemy ustawić DPI aż do 5670, dzięki czemu zadowoli prawdopodobnie nawet najbardziej wymagających graczy. Oczywiście gracze, którzy lubią grać na niskich DPI, także znajdą coś dla siebie, ponieważ najniższe DPI to 90. No i ostatnia taka zaleta, oczywiście myszka jak najbardziej do kompletu z całą serią Hit Orange, czyli podkładka, do tego słuchawki SteelSeries Siberia V2 w wersji Hit Orange i mamy taki fajny zestaw dla gracza. Przypomnę Wam jeszcze, iż więcej informacji o tej myszce, więcej wrażeń z testów oraz ceny i linki do sklepów dostępne są na portalu wideotesty.pl, na który Was bardzo serdecznie zapraszam do wchodzenia. No a na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!